Siema mordy. Dlaczego ja odchodzę z YouTube'a? No, chcecie, żebym został, ale nie wiem, mordy. Bo takie wychodzą sytuacje, się tak z ojcem pokłóciłem, z rodzicami. Nie da się im wytłumaczyć, co to jest YouTube. Ja mówię, że nagrywam filmiki, żeby uzyskać pieniądze na podróż dookoła świata. A oni mówią, że ktoś mnie nabuntował, że ludzie mi mówią, co ty robisz, co ty wyprawiasz, że ja wyłudzam pieniądze, ubieram się jak czub, bo ludzie wszystko mówią, jak ty do autobusu wsiadasz w mundurach, w kaskach, nie wiadomo w czym. Wszystko tak ludzie mówią. I nie da się rodzicom przetłumaczyć, że YouTube to nic złego, bo tam podobno na tym YouTubie to uczą brać narkotyki. Uczą zabijać, mordować, tam psa zamordowali. To wszystko tam jest. Ludzie mówią, chodzi po ulicach, zaczepia, wyzywa, wyklina. Co on tam wyprawia, jakieś przekleństwa puszcza, jakieś brzydkie rzeczy wrzuca. No nie wiem, mordy. Chuj, jakby telewizja przyjechała. Nie wiem, mordy. Mam już dosyć tego, tak się pokłóciłem z rodzicami. Rodzice chcieli mnie, kurwa, z domu wygnać. Po prawdzie ja miał gdzie pójść mieszkać, ten poszedł. No ale nie wiem. Nie wiem, mordy, ja chyba likwiduję tego YouTube'a. Mam jeszcze tam 3 filmy. Może wam wrzucę, ale ogólnie jest tak, że każdy, kurwa, jakiś dzwoni, pierdoli. Bzdury takie, że tam ja to robię, że ja się tak zachowuję, że ja mówię, ja mogę ci puścić. Nie będziesz mi tu nic puszczał. Ludzie mi wszystko powiedzieli. Wyłudzasz pieniądze. Ja mówię, że na filmikach myślę w przyszłości zarabiać, na kanale, chcę kanał rozwinąć. Kto ci, debilu, na filmikach zarabiać? Każdy debil może nagrać filmik, każdy może udostępniać. Za to nikt pieniędzy nie daje. Ty żeś nawyłudzał pieniędzy, ludzie mi opowiedzieli. Co żeś wyprawiał? No i tak, mordy, to wyszło. Się kłóciłem z rodzicami. Ojciec chyba rozchorował teraz. Ciśnienia dostał. Nikt, kurwa, żadnego wsparcia nie ma. Tylko chodzą ludzie takie, kurwa, dzwonią i pierdolą takie głupoty. Nie da się, mordy. Nie da się, kurwa, wytłumaczyć nikomu. Nie zajmą się swoimi dziećmi. Nie zajmą się swoimi, kurwa, sprawami. Tylko muszą, kurwa, się wpierdalać w czyjąś tam politykę. Że ja do kościoła nie chodzę. Ludzie mówią, że to, że tamto. O, właśnie, poprosiłem też opiekę społeczną, żeby ktoś... A, właśnie, a opieka społeczna powiedziała, że to w sumie nie jest nic takiego, że ja na filmach przeklinam, bo byłem, opowiadam tę historię o kanale. Z opieki społecznej chyba nawet pani mnie tam widziała, jak nagrywam kiedyś coś. No ale mordy, nie wiem, weźcie coś, wymyślcie, zróbcie jakieś, kurwa, wsparcie tego kanału, bo ja nie wyrobię. Że ja chcę coś robić, a ojciec mówi, nie będziesz nic tu robił, że ja tam studia jakieś, studia będę zakładał. Mordy, no w sumie to mogę powiedzieć, jakie studio chciałem założyć, bo kanał chuj, tak? Już nic nie będę robił. Studio chciałem założyć, jakby się podróż udała dookoła świata. To chciałem założyć, wziąć jako starą przyczepę, wyremontować kempingową i studio założyć, ale to było już dawno o tym. To mnie wyśnieli i zawsze do rodziców wydzwaniają. Mordy, no powiedzcie, jak ktoś ma 35 lat i wydzwaniają do rodziców, a moi rodzice, wiecie, są niewidomi, nie znają się ani na internecie, ani na YouTubach. Zresztą większość ludzi też się nie zna, bo jakieś zemsty ja tam puszczam. Mordy, jakie zemsty? Jak ja się zaklnę, to nikomu tym nic nie zrobię. Jak opowiadam historię swojego życia, nikomu też z tym nic nie robię. Jak pokazuję jakieś narzędzia, nikomu też z tym krzywdy nie zrobiłem. Że ja sobie wstawki wstawiam, Kononowicza, jakichś tam innych, kultowe jakieś rzeczy z neta sobie wstawiam do filmu. No co, no chyba każdy tak robi. Nie wiem, mordy, jak wesprzecie kanał. Jak to się jakoś tam rozwinie. O, samochód. Na drodze zaparkowany. Dobra, może mordy się wrócę. Będzie większy spokój. Jak się to jakoś rozwinie, to
to zróbcie coś, jak nie zrobicie, to niestety ja już odchodzę z YouTube'a, mam dosyć, że tam wydzwaniają do rodziców, tak jak kiedyś wydzwaniali, a to Karol za szybko rowerem jeździł, a to Karol gdzieś tam błądził, no to tam też wydzwaniają. Rodzice nie chcą tego zrozumieć, że na YouTubie można zarabiać, ja mówię, że nie, ja nie zarabiam, bo ja tylko tyle co zrzutki mam pieniądze, a to ja wyłudziłem już to podobno. O, od ludzi wyłudziłem, bo to miało być na chore dzieci. No. Ja mówię, że na filmach tacy duży youtuberzy to zarabiają po kilkadziesiąt tysięcy. No ja tyle nigdy nie zarobię, no ale że ja wyłudzam, bo to pieniądze były na chore dzieci. I ludzie to wszystko wiedzą i mówią. Nie da się mordy wytłumaczyć, że ja to traktowałem YouTube jako rozrywkę, ale pracę, bo myślałem, że to się rozwinie, myślałem, że pojadę w podróż dookoła świata. A się kurwa, taka awantura się mordy zrobiła. Od dwóch dni się tak kłócę, się wyzywamy z rodzicami, że to jest Matko Boska. To Matko Boska. Że ja nic nie robię, że nie pracuję. I to podejrzewam, że ktoś, bo już nawet słyszałem to, że w komentarzach tam pisali, czyli ktoś ojcu czytał komentarze, że to, że takie rzeczy robię, że tam się komuś nie podoba. Znaczy nie wiem, czy czytał, czy tam zadzwonili, nie wiem jak to było. Że mordy, pomyślcie o wsparciu kanału. Ja na razie te filmy chyba, znaczy filmy zostaną i tak czy tak. Ale pomyślcie o wsparciu kanału, jeżeli nie, to po prostu już nie będzie filmów, nie będzie kanału, nie będzie niczego. Ja już mam dość, bo wszystko się kurwa ludziom nie podoba. Co ja zrobię, się ludziom nie podoba. Nie pilnują swoich. Nie pilnują, że tamten ćpa, tamten samochód rozbił po pijaku. To nie, to jej dzieci na przykład są dobre. Ten zadłużony nie wiadomo ile, też wszystko w porządku. Ale że ja filmiki nagrywam, to jest źle. Bo YouTube to jest tylko od tego, żeby narkomani tam siedzieli, żeby siedzieli bandyci i tam namawiają na branie narkotyków i takie rozmaite rzeczy. Także mordy, jak znajdziecie jakieś wsparcie mojego kanału, to dobrze. Jeśli nie, to rozstajemy się i tyle. Pomyślimy jeszcze, co z pieniędzmi zrzutki zrobić. I tak to będzie wyglądać. Bo to miało być na chore dzieci, a ja to po prostu wyłudziłem. Tak jak inne rzeczy. Dobra, cześć mordy. Trzymajcie się. I naprawdę weźcie wsparcie, jakie zorganizuję. Wielko kurwa. Nie no, wy i tak tego nie zrobicie. Nic nie zrobicie. Dlatego ja pisałem po youtuberach, żeby ktoś mnie wsparł, żeby ktoś mnie docenił. Ale tylko mnie docenili, że kurwa jestem oszustem, że wyłudzam pieniądze. I takie tam rzeczy. Cześć mordy, trzymajcie się. Do zobaczenia, do nie. Już chyba się nie mordy nie usłyszymy, ale mam jeszcze 3 filmiki zmontowane. To może tam wam wrzucę. Cześć.